Wiało przejmującym chłodem, kiedy na boisku imienia Włodzimierza Smolarka w Ujeniowie Widzew grał kolejny sparing w cyklu przygotowań do rundy wiosennej Ekstraklasy sezonu 2013-2014. I może zaliczyć ten sparing do udanych. W środę 22 stycznia przygotowująca się intensywnie do wiosennej rundy Ekstraklasy drużyna pokonała 1-0 drugoligową Pogoń Siedlce. Widzew zaczął ten mecz w najsilniejszym składzie, z Mielcarzem w bramce, braćmi Wisniakowcami z Łotwy, Veliko Patrowiczem z Czarnogóry i Markiem Wasilukiem z Krakowi, który z Widzewem grał po raz pierwszy. Ja przyjechałem, jeszcze są 3 tygodnie praktycznie do pierwszego meczu, także wszystko ze swojej strony na pewno zrobię, żeby w Widzewie grać na wiosnę. Przeżywałem już różne czasy, grałem i o utrzymanie, i o Mistrzostwo Polski, także nie straszne mi są takie mecze o stawkę, nawet lubię grać pod presją, także nie będzie z tym problemu na pewno, jeżeli będę występował. Marek Wasiluk już pół roku temu miał grać w Widzewie, ale w ostatniej chwili wybrał Krakowie, gdzie przeważnie siedział na ławce rezerwowych. Ja robiłem wszystko na treningach i w sparingach, kiedy dostawałem szansę, czy w drużynie rezerw, żeby się trenerowi pokazać. Jakoś nie chciał korzystać z moich usług, trudno. Marek Wasiluk miał wymarzony debiut. Grał więcej niż poprawnie, a w 17 minucie strzelił piękną bramkę z rzutu wolnego i jako jedyny zagrał całe spotkanie, bowiem w przerwie trener Artur Skowronek wymienił 10 zawodników. Widać, że na tym etapie przygotowań trener chce przetestować jak największą grupę piłkarzy. Komisja licencyjna otworzyła bowiem furtkę do wzmocnień Widzewa przed rundą wiosenną, choćby przez powiększenie limitu zarobków dla nowych zawodników. Panie trenerze, komisja licencyjna podjęła decyzję dla Was korzystną. Czy to oznacza, że Widzew się naprawdę wzmocni? Ja wierzę w to, że tak. Wierzę w to, że ta decyzja rzeczywiście nam pomoże w tym, że podniesie się jakość zespołu. Czy są jakieś konkretne już namiary oprócz tego Marka Wasiluka, który się dzisiaj bardzo ładnie zaprezentował? To nie jest tak, że dostaliśmy otwartą furtkę i teraz przyjdzie nagle 10 piłkarzy do naszego zespołu. Ja przede wszystkim wierzę w tych chłopaków, których mamy w szatni i na tym się skupiam. Skupiam się na tym, żeby wydobyć potencjał z tych piłkarzy, którzy są dzisiaj ze mną i dołożyć ogniwa, którzy rzeczywiście poniosą tą jakość i na tym się skupiamy. To jest 4 ludzi i to powoli się zamyka. Druga połowa zwycięskiego dla Widzewa sparingu była mniej ciekawa. Częściej atakowała Pogoń Siedlce, Widzew odpowiadał nieskutecznymi kontrami. Mimo dokuczliwego zimna, termometry wskazywały tego dnia minus 6 stopni Celsjusza i na ten sparing do Uniejowa przyjechało kilkudziesięciu kibiców Widzewa. Po tym, co zobaczyli, nadal zadawali sobie jedno pytanie. Czy się Widzew utrzyma? Czy stał na tak? Tak, utrzyma się, głęboko w to wierzę. Oprócz Marka Wasiluka, trener Skowronek sprawdzał także innych nowych piłkarzy. Czy wierzy Pan w to, że Pan Widzewowi pomoże? Tak, zdecydowanie. Gdybym nie wierzył, to bym nie przyszedł tutaj. Jestem zdeterminowany, ciężko pracuję po to, żeby pomóc drużynie, żeby zaprezentować określoną jakość, żeby ta moja pozycja była mocno obsadzona i pracujemy z całą drużyną od początku przygotowań po to, żeby dźwignąć się z dołu tabeli. Pańskim zdaniem, czy drużyna w tym toku przygotowań jest już na takim etapie, że widać, że wiosną, w lutym będzie przygotowana dobrze? Myślę, że to zweryfikować na tym etapie jest bardzo ciężko. Wszyscy ciężko pracują, a tak naprawdę później gdzieś boisko pokazuje, czy ta praca przyniosła określoną korzyść. Na pewno idziemy w dobrym kierunku, na pewno jest pełen monitoring i pełna opieka profesjonalna trenerów, także to wszystko jest naprawdę przygotowane i każdy robi swoją pracę najlepiej jak potrafi, z wiarą w to, że to przyniesie wymierne korzyści. Widzew buduje nową drużynę także w oparciu o piłkarzy z okręgu sieradzkiego. Przykładem jest Rafał Augustyniak z Pogoni Zduńska Wola, który grał w młodej Ekstraklasie, zaś w Ekstraklasie seniorów zagrał z Widzewem już 10 spotkań. Z Pogoni Zduńska Wola do Widzewa, czyli no, kiedyś to by było, wszyscy by ci zazdrościli, że to wielka kariera, teraz zazdroszczą? No może nie tyle co zazdroszczą, ale pomagają mi to tutaj ze Zduńskiej Woli ludzie, cieszą się, że udaje się. Mi jest jeszcze chłopak w młodej Ekstraklasie, też trenował już z pierwszą drużyną i myślę, że to taki jest kierunek, Zduńska Wola nie taki kierunek obrali Widzew. Właśnie, kilku grało, szlaki przetarte. Myślisz, że tobie się uda i zaklimatyzujesz się na dłużej? Tak, dokładnie. Grali już, mają dużo występów w Ekstraklasie i myślę, że to tylko może napędzać i pomagać tym, żeby samemu też zbierać te występy i nabierać doświadczenia na tym poziomie. Jak sądzisz, Widzew się utrzyma? Wierzymy w to głęboko, trenujemy ciężko na obozie. Przed nami jeszcze jeden obóz i nie ma innej opcji, żebyśmy się nie utrzymali.
Widzew nie przegrał tej zimy żadnego meczu sparingowego. Przypomnijmy, że najpierw wygrał z Lechią Gdańsk 4-1, potem zremisował 2-2 z Krakowią, zaś w minioną sobotę wygrał 3-0 z Radomiakiem Radom. Kolejny mecz sparingowy Widzew zagra z Puszczą Niepołomice w sobotę 25 stycznia. Początek o godzinie 17 na boisku imienia Włodzimierza Smolarka w Uniejowie.